I witajcie, jestem Heavy, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Dishonored. I w tym odcinku kontynuujemy naszą przeprawę do tego gate'a. To jest pod prądem, nie? Okay. Teraz myśl, Patryk, jak to rozwiązać. Jak to tu przejść, bo podejrzewam, że jak wydaje na to, to mnie prąd popieprzy. Okej. Trochę spieprzyłem, ale to nic. Jakoś się to jeszcze obejdzie. Okej. Aha, dobra. Nie zauważyłem, że to jest zamurowany. Okej. Okej. Czekajcie, to rozwiąże dosyć szybciutko. Mam taką nadzieję przynajmniej. Ja mam czekać na następny pociąg. Nie wiem, może poczekać na pociąg byłoby dobrze. Gdzie mnie? Kurde, tutaj, dobra. Ale przynajmniej teraz wiem mniej więcej jak iść. Okej. Niespecjalnie wiem, co powinienem teraz zrobić. Elo. Ziomuś. Kto jest deweściak? Kto jest deweściak? Dobra, ja teraz tylko rozkręcić, jak tam przejść dalej. Bo to, że ja tutaj się dostałem, to jeszcze nic nie oznacza. A jeszcze... Lock it. Okej, skoro locked. Skoro locked, to pewnie tam mnie nie chcą. O ciul. Ty się tu nie patrz. A tam jest dźwignia jakaś. Fuck.
Papa. Jakoś się udało tu dostać. Dobra. Woohoo! Old Dumas Fever. Longer shares a wrench. Okej. To sypiające, tak? Tak, to są sypiające. Mam tylko dwie, co prawda. Ale coś się tu ogarnie. Okej. Okej. No ej, kręć to, kręć to, kręć to. Aha, czyli teraz wracamy do tego baru, dobra. No to byliśmy chyba, prawda? Something attacked us in the distillery. It used the rats. I know it sounds crazy. And then it run back under the streets. So we come down here to kill it. Slackjaw leading the way. Went bad. I barely crawled out. Don't know what happened to Slackjaw. He had the sewer key, though. Okay, find a master key. There's a fog. And then rats. Rats everywhere. Slackjaw chased them. Aha, czyli podejrzana sprawa generalnie. Ty się zabiłeś, czy? Prawdopodobnie. Się wystraszyłem troszeczkę. Okej. Okej. Trzeba było to zostawić, bo to ciulstwo. Mogę coś się? Okej. Okej. Okej, nie mam jeszcze amunicji do... No to kij ci wrzuć. To mi chodziło oczywiście. Przepłyńmy jak najszybciej to. I rura.
Irura, że tak powiem. Jezus Maria, w tych ściekach pływać. Weź porządną kąpiel później, bo... To masakra. Co ty wyczyniasz? Korwo. Okej. Kaska zawsze się przyda. Czekajcie. Ja sobie to zapisał mimo wszystko. I've been saving them up in case you ever came back to me. Okay. Aren't you a gentleman helping Granny Rags with her stew? We'll eat well tonight, sweetheart. First thing, you'll have to put him to the knife. Don't want him crawling out of the pot now. What you doing? Listen, Amikovo. Don't help her. Don't let her kill me. You can have it. Unlock his chains for me, darling. Here's the key. Daj mi klucz. Go ahead and unlock his chains now, dear. Okay. That's right. Pick him up and toss him right in the pot. Go on. Aha, dobra. You're so young and strong, dearie. It won't be any trouble for you to pick him up and get him into that pot. Done. Oh, thank you. What a fine help you've been. I'll just let him stew a while now. Go ahead, darling. Take your presents and go. Granny's got things to do. Co mam wziąć? Granist Lost Gift. Okej. Okej. Zbierajmy wszystko. Czyli ona go zeżre po prostu. You find your way into such interesting places, Corvo. Crawling out of those flooded ruins, winding your way back to the pub where you last saw Emily. Where is she now? A tego to nie wiem. How does it feel now, knowing your allies betrayed you? Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dowd, the man who killed the Empress. You had him in the palm of your hand, and you let him walk away. You fascinate me. Okay. Mam ile trzy... nie. 9 run, o Jezus Maria. No tak szczerze mówiąc. Hmm.
To widzenie może większe też. Mam 3 runy. Zażarłaś już go? Ja nie wiem, co ty robisz, dziążka. Ale chyba nie chcę wiedzieć. A! No i lepszenie tego nam podświetla... No dobra, teraz nie widzę, ale o! Podświetla nam przedmioty do użycia i tam takie... Takie... Wow, takie pierdoły. Okej. Okay. A to mam klucz, tak? No chyba muszę mieć, skoro... Skoro... mnie tu cofnęło, wow! Spać. Tyle, ile mogę ocalić, tyle ocalę. Fuck, 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 fuck. A. No tak, dostałaś w rękę. Wow! Aha, tam jest, dobra. Niech będzie. Headshot! Dobra, nie potrzebnie krzyczę, dawaj bolt. No dobra, to już się nie przyda. Trudno. No jakoś sobie daruję tego. Nie mogę nic. Okej, padł. Jakim cudem? A, sewer exit. A weź się chędosz. No i git. Git, git jest majonez. Trzydziestu pięciu zabitych. No sporo, sporo. Sporo, że tak powiem. Samuel. He seemed sure you'd survive. I saw him on the river shortly before the killing began.
He was smart enough not to come ashore. But I'll bet he's still out there. Looking for you is my guess. Havelock called us into the yard. But I wasn't feeling well. I just watched from the attic. The Admiral brought his cutlass. He stuck Wallace through the eye with it. Then he did Lydia. Callista he shot in the back with his pistol. Emily saw it all. Havelock kept yelling something about the things he'd done and how no one could ever know. Pendleton wouldn't even look anyone in the face. They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. Okay. Czyli podejrzewam, że Sokolowa trzeba teraz ratować. Unlock Emily. Emily. You have to understand the criminal mind. Fuck. I hear they had to hide the call from the building. The whole time they were working. I heard they locked him in a cage. No one let him out. Criminal mind. Things are bad. With the city getting worse. Indeed. So. Okej. Emily tam jest, ale tu jest chyba ten overlock. W ogóle nie mam tego. Jeszcze niżej. Okay. Boże, sporo ich tu. Okay. Only a few. Gdzie tam ten jest? Tam. Gdzie on jest? Aha. Oto kutasiarz. Mogę zrobić w sumie 7, tak?
Au. A. Te balkony tutaj, tak? Wy nie musicie nic widzieć. Ała. Spieprzyłem. Jakby... O, babciu. Aha, to jest Emily Tower. Fuck, to źle poszedłem. Emily. Szedłem tak bardzo... Bardzo dookoła. Okay. Which you might have pointed out at the time, but it's pointless to hold a grudge. Bravo! Good to see that you still breathe. A jednak. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, nearly rendering our enemies unconscious. Or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. You may navigate the fields of battle. I'll make what you need as long as I have the necessary materials. Czyli kasę. No, nie mam dużo, co prawda. Ale w sumie wezmę sobie to. Tak, tak. No i fajnie. Havelock Olds. A to wszystko jest pozamykane. Okej. Wybacz, 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 ale nie mam dla ciebie czasu.
Unlocks old. Szczerze mówiąc, nigdy nie robiłem tego questa. Nigdy nie robiłem tego questa, więc... Więc... Okej, to by się przydało jednak. O, sporo ich tam. Fuck, idą wszyscy. Fuck. Okay. Awa. Bitches, kurde. Nie macie ze mną najmniejszych szans. Teraz o co walczyć? Na pewno nie ja. Ja bym nauczył was walczyć, to byście mnie pokonali najprawdopodobniej. Ale jako, że ja was nie uczyłem, to dobrze. Dobrze się składa. Jeszcze się ukrywacie, czy nie? Nie. Okej. No i co? Signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corporal? Huh. I should have guessed you'd want to act decisively. It's a simple adjustment, and we will be ready. All is ready, Corporal. All that remains is plugging in a whale oil tank to power. Will you do the honor? When this arc pylon is charged, no one will dare come near us. Tam tak. Okay. Że mi to nie wybuchło. Okej. I będzie pisk. Amazing, simply amazing. Destruction on a grand scale. Defies description. So many lives silenced in an instant. Dobra, mniejsza już o was. Emily.
Aha. Kalista. No w sumie nie musiałem ich zabijać wszystkich, wystarczyło wykonać to zadanie. Ale no sami widzieliście, jak to wyszło. Sami widzieliście. Okej. Emily Steller. Samo sygnał. Okej. Czyli teraz musimy iść tam. Kto by się spodziewał? Ale dobra, myślę, że to już zrobimy w następnym odcinku. Także jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie to zabrać i to powiedzieć mi po prostu, piszcie komentarze. Jeżeli kanał się spodobał i chcecie zostać na dłużej i być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.